Protesty, blokady, demonstracje. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak to wszystko powstaje? Poznajcie Kamilkę i Rakowego, Kamę, Adama i Daszę, działających w ruchu Extinction Rebellion. Opowiedzą o tym, jak wygląda aktywizm od kulis. Extinction Rebellion, w skrócie XR, to zdecentralizowany, międzynarodowy ruch, w którym nie ma przywódców i przywódczyń. Za pomocą pokojowych aktów obywatelskiego nieposłuszeństwa przekonuje rządy do podjęcia działań w związku z kryzysem klimatycznym. Gościli nas podczas jednego ze swoich spotkań w ogrodzie na warszawskim Jazdowie. Najpierw opowiedzieli nam o tym, jak trafili do XR i o co walczą. Nie wiedziałam, że to jest w ogóle obywatelskie nieposłuszeństwo i przyszłam na spotkanie, byłam przerażona, że co, my będziemy blokować w ogóle ulicę, o co chodzi? To jakieś takie niepokojące, ale zostałam do końca i mnie przekonali. Extinction Rebellion ma 3 postulaty, to jest mówcie prawdę, działajcie teraz i ponad podziałami. Aktywiści i aktywistki apelują do rządu. 1. Mówcie prawdę. Domagamy się ogłoszenia alarmu klimatycznego oraz informowania społeczeństwa o potrzebie natychmiastowych zmian. 2. Działajcie teraz. Rząd musi działać już teraz, aby zatrzymać utratę różnorodności biologicznej i zredukować emisję gazów cieplarnianych do zera netto w 2025 roku. 3. Ponad polityką. Rząd musi powołać panel obywatelski na rzecz sprawiedliwości klimatycznej i ekologicznej oraz działać zgodnie z jego decyzjami. Większość organizacji ma określone struktury, zarząd lub osoby podejmujące decyzje. W Extinction Rebellion podział władzy i odpowiedzialności jest zorganizowany trochę inaczej. W XR-ze nie ma szefów, nie ma hierarchii. Mówimy o tym, że podejmowanie decyzji w naszym ruchu jest horyzontalne. Ma to oczywiście swoje niuanse. Mamy grupy, które mają mandat na podejmowanie określonych decyzji, na podejmowanie określonych działań. W XR-ze zakładamy decentralizację władzy i również personalnie staramy się o tym pamiętać, żeby nie nazywać nikogo założycielem na przykład, bo to jest już tworzy pewną hierarchię, której nie chcemy mieć, a która pojawia się troszeczkę wbrew nam, bo po prostu mamy to w głowach, jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Po prostu ktoś wpada na pomysł, zróbmy taką i taką akcję, opowiada o tym innym i ludzie stwierdzają, że o, fajne to, to ja się w takim razie zajmę tym, a ja się zajmę tym. I te osoby wokół siebie bardziej organizują takie grupki robocze z innych osób, które dobrowolnie same się zgłaszają, bo ta część przygotowań jest po drodze z tym, w czym czują się dobrze. To jest strasznie trudne, mam wrażenie, żeby to działało, w sensie szczególnie kiedy nowe osoby przychodzą, bo często jakby żyjemy raczej w takim właśnie świecie, gdzie jednak jest ta hierarchia, a jednak przychodzimy i jest szef, który nam mówi, okej, ty rób to. Ty rób to, ty rób to. A tutaj nagle przychodzisz i trzeba wziąć po prostu inicjatywę i taką odpowiedzialność w ogóle za siebie i to jest, mam wrażenie, że bardzo trudne, żeby ludzi w ogóle tak nauczyć tego i powiedzieć, że tak, jeśli masz jakiś pomysł, to po prostu z nim wyjdź, jakby ty się nim zaopiekuj. Ale gdy spotkają się osoby, które rzeczywiście chcą działać, mają motywację, mają do tego przestrzeń, to idzie prężnie i to się... to jest coś pięknego. Nie dość, że nie ma hierarchii ani szefów, to sposób decydowania też jest wyjątkowy. Decyzje w grupach nie są podejmowane przez głosowanie. To się najczęściej kojarzy z demokracją, ale nie chcemy tego. Nie są też podejmowane przez lidera. Są podejmowane przez konsensus. Podejmujemy decyzję, na którą nie chodzi o to, żeby każdy był entuzjastycznie do niej nastawiony, chodzi o to, żeby każdy był zgodny co do tego, że taka decyzja może zostać podjęta. Każde działanie aktywistyczne jest wyczerpujące i dlatego wśród grup roboczych XR jest coś takiego jak REGEN. To jest taka grupa i taki obszar, który się zajmuje dobrostanem psychicznym i bardzo nam zależy, żeby po każdej akcji był REGEN, ale nie tylko. Po prostu, żeby to było zawsze u każdego aktywisty i aktywistki, że nie tylko akcja, ale też to zaopiekowanie się sobą i emocjami.
W ramach REGEN-u aktywiści i aktywistki uczestniczą w grupach wsparcia. Spotykają się na kręgach empatii lub warsztatach porozumienia bez przemocy. Zapytaliśmy członków i członkini ruchu, dlaczego oni są w XR. Jestem w XR-ze, bo ludzie. Jestem aktywistką dlatego, że temat katastrofy klimatycznej to coś, co mnie bardzo przeraża osobiście. Przeraża mnie to, że problem, który powinien być dla wszystkich najważniejszy, jest przemilczany. Jeśli zainteresowało Was to, o czym opowiadali bohaterowie i bohaterki filmu, możecie do nich dołączyć. Spotykamy się co tydzień w czwartek o 18 w Domku Miejskie Pszczoły, tutaj na Jazdowie w Warszawie. Ale żeby dołączyć do Extinction Rebellion, wystarczy napisać na fanpage Twojej grupy lokalnej, a odpowiednie osoby na pewno się Tobą zajmą.